bo już się fajczymy. Niedobrze. Houston, mamy problem. Dobra, na szczęście odtąd zaczynamy. Jest checkpoint. Dobra. Zaraz w tej unicestwimy, kurde, te działka. Znaczy te wieżyczki w zasadzie. I będziemy mogli się dostać do, kurde, fabryki. O nie. Gdzie to się pojawiło? Elegancko. O, elegancko. Więc teraz możemy... O, I want to destroy. Dobra, tak więc obecnie jesteśmy teraz już w środku tej. W środku fabryki robotów. Dla mnie to w sumie średnio nazwać fabryką, no ale dobra, niech będzie. Niech będzie taki scenariusz, skoro gra tak chce, to niech tak... nazywajmy rzeczy po imieniu. I teraz naszym zadaniem jest po prostu trochę poeksplorować sobie tej fabryki robotów i zaraz... no stoczyć walkę z naszym drugim bosikiem, który na nas tu będzie czekał. Ciekawe, kto to może być. Ja nie wiem w sumie, powiem wam szczerze. Oj! Tędy się nie dostaniemy, nie ma takiej opcji, czyli coś musiałem pokićkać. A, dobra. Dobra, zapomniałem, bo przez chwilę myślałem, że mam użyć tego light jacka i wiecie, i szybko, kurde... No, użyć light jacka i wiadomo, tam dostać się, nie? Ale teraz, jak widzicie, mamy tutaj sekwencję Darkstara. W ogóle Darkstarem się jakoś tak inaczej steruje, jak się gra w jacka trójka, inaczej w Darkstara. Jak Darkstar jest tak bez niczego. On tak się strasznie gibie, kurde. Dobra, będziemy się, kurde, męczyć tutaj. Patrzcie, jak jesteśmy wysoko nad ziemią. Dobra, udało się za pierwszym razem, elegancko.
Dobra, coś tu jest. No, sekcja Dextera tu jest. A, i teraz za pomocą Dextera musimy dostać, wrócić do Jacka, żeby potem razem tutaj podejść. Okej, kumam. No, mogło być gorzej. Mam nadzieję, że stąd się nie spierdzielę na sam dół, bo trochę byłby przypiks. Kurde, tak spaść teraz z takiej wysokości, ja pierdzielę. Aż ja mam lęk wysokości jak nic. Kurde, aż mnie nogi zabolały, bez kitu. O! Dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem z pizzą. Pizzą taką robotyczną. Hehehe. Oj, to się źle skończy. Mamy jeszcze... No, w sumie możemy tym troszeczkę pokoksić. Bo tutaj mamy naprawdę już bardzo mało amunicji, a przydałoby się więcej, nie żeby coś. W sumie to z tą sekwencją miałem delikatny problem za dzieciaka, dlatego że no nie potrafiłem tutaj nigdy równowagi utrzymać, co kończyło się wiadomo w jaki sposób, czyli no bardzo żałośnie się to kończyło. Myślę, że tutaj żadnych innych reakcji z mojej strony tutaj nie spodziewaliście się. No po prostu kończyło się to moją jakże wybitną śmiercią. No, znowu Dexterowa sekcja. To już trzecia w tym poziomie, w tej misji. O kurde, znowu chodzenie po kratach, ja pierdziele, no nie! A tak na ukos tutaj widzę, że coś... Oj! Oj! To boli! Czy ktoś wam to mówił? Że mnie to boli? Kurde, ten Jack kucający tam wygląda jakby chciał srać, nie? Bez kitu. To naprawdę wygląda jakby chciał się chłop przełamać. A nie może. Znowu! Jezus Maria! Ej, nie mam nic do sekcji Dextera, żeby nie było. To nie jest żaden ten. To nie jest żaden, kurde, nie wiem, uprzedzenie po Dexterze. Ale kurde, za dużo tego. Cholernie za dużo tego. Twórcy trochę chyba przedobrzyli, w mojej opinii. Ale to tylko w mojej opinii. To, że mi się coś nie podoba, nie oznacza, że wam musi się to nie podobać. Pamiętajcie o tym. Są tak zwane gusta i guściki. Jest! Tu jest, kurde, srający Jack. Tu żadnych skrzynek z amunicją ani z niczym nie ma? Jezus Maria. Tak my sobie damy radę tutaj z tymi robotami. No, możemy w sumie też w taki sposób. O nie, kurde, gdzie ja bym poleciał?
A, mamy pojazd teraz, widzicie? Kurde. Pojazdem musimy lecieć. Nie! Nie to chciałem zrobić. O nie! Nie! Co? No nie! O nie, zaczyna się. Ja tu chcę normalnie sobie pojechać autkiem. Gdzie? Dobry. Gdzie dobry? O, przejechaliśmy elegancko. Coś tutaj jest? Tam na dole nic nie ma. Znaczy, pewnie coś jest, ale... No. To warto w sumie wysiąść i amunicję zbierać. O! Amunicja zebrana elegancko. Przyda się nam na kurde walkę z bossem, bo... Bosik numer 2 no nie będzie aż taki łatwy. Znaczy... Nie powiem, że będzie jakoś super trudny, ale łatwy też nie powiem, że jakoś super będzie, o. Żeby nie było. Ui! Pyk, 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 pyk. Ale rozpierdziel. No nie! O kurde! Dobra, przeżyłem, to najważniejsze. O-o, tam coś było. Trzeba się cofnąć. Tam nie wiem, co jest. Szczerze powiedziawszy. Tu chyba był boss już. Tu już chyba za tą bramą był boss, bo raczej nic nam nie pozostało tutaj. Oj. Tak. Idziemy teraz na bossa. Pamiętam ten moment. O kurde, ale dymy tutaj teraz będą, nie? Ciekawe, czy ktoś z was zgadnie, kto jest naszym drugim bossem. Znaczy, no było już to mówione, no ale jestem ciekaw. Po prostu, czy ktoś zgadnie. To jest ten pokój, ja pierdzielę. Złe wspomnienia wracają. You're talking to the Dark Makers. It seems my digital self can communicate with these poor, tortured minds quite well. Oh, they're just like you and me, Jack. Well, Nihilist. They want a home, someone to call a friend. Destruction of all my ego! They volunteered to help me put this puny planet out of its misery. You're in for a big surprise. The Dark Makers don't play nicely with others. Just ask the Metalheads. I've been given the opportunity to wield a power even the precursors could not control. Don't fret. You won't live to see what I turn this little world into. Maybe a rock, or a floating puddle of slag, or nothing at all. Complete oblivion! So hard to choose. I won't let you do this! I'm superior now! No. Z tego smutnego pierdolenia Errola wychodzi tylko po prostu to, że Errol po porażce z Jacka dwójki ma zamiar teraz się po prostu mścić na wszystkich. Więc... No cóż. Smutne pierdolenie smutnego chłopczyka, który został skrzywdzony, bo pokonał go Jack i przez własną głupotę się sam kurde rozpierdolił na torze wyścigowym. Bo dla osób niewiedzących, co się stało w Jacku dwójce, to po prostu Errol w trakcie ostatniego wyścigu no wpadł w beczkę z Mrocznym Echo i się zamordował sam. Bo on walczył o wdzięki tej, Kiry.
A jak wiemy, Kira jest zainteresowana Jackiem, a przynajmniej była w Jacku dwójce, dopóki nie zmienili jej postaci w tej części, czyli po prostu nie stała się fangirlką Jacka. Dla mnie jest, kurde, taki debilny, że szok. No, i w taki oto sposób trzeba tutaj naszego Erolka doprowadzić do szewskiej pasji. Ten boss w sumie... Dobra, kłamałem, nie jest aż taki trudny. Nie jest aż taki trudny, aczkolwiek... No trzeba się, powiedzmy, na niego tak srogo przygotować. I on co jakiś czas będzie nam tutaj platformy niszczył. Więc bierzcie to też pod uwagę. Elegancko. Idzie nam, kurde, pięknie. Mam nadzieję, że ten stan utrzymamy. Ale muzyka tutaj też jest piękna, która leci. Ty, no gdzie ten frajer polas? Już powinien oberwać. Kurde, ta jego morda w ogóle, patrzcie jak ona wygląda, Jezus Maria. Jaki skrzat polny, dobra, on tam jest u góry. Czyli pod tym czerwonym trzeba go atakować. A ja go trochę inaczej atakowałem. Zupełnie z innej strony, o. No i co, już połowa, kurde, połowa walki z nim. On naprawdę nie jest jakiś taki, kurde, trudnym bossem. On może się wydawać na początku trudny, ale uwierzcie mi, on w rzeczywistości nie jest wcale trudny. Po prostu tylko trzeba mieć na niego taktykę. A jak się nie ma taktyki, no to może faktycznie być on troszeczkę trudnym bossem. Ale jego finalna walka z nim, finałowa, jest z tego, co przynajmniej ja pamiętam, a mogę mieć pamięć złotej rybki, nie jest jakoś super trudny, tak więc jako ostatni boss jest po prostu cienkim bolkiem. Ale jak wiemy, już nie pierwszy raz już wam to udowodniłem, że w tym let's playu może pojawić się coś takiego jak klątwa i po prostu, no, w nadzwyczajnym świecie coś, co powinno zostać zrobione łatwo, będzie sprawiało mi problem. I być może tak będzie i w tym let's playu. A czemu tak myślę? Bo to po prostu wiem, tak po prostu będzie. Okej, okay. Czyli zostało już tylko ostatnie pole i będzie po Erolku. I Dzidzia pójdzie dalej sobie płakać i puści kupę w Pampersa. Więc Erolek, no niestety... Nie należy on do zbytnio jakichś inteligentnych postaci, zresztą on nigdy inteligentny nie był, on przy inteligencji nigdy nie stał. To taka... W sumie to inteligencja przy Erolu to... No mówię, to w tym wypadku obrażam naprawdę ludzi inteligentnych, więc... Albo nawet nie ludzi, tylko po prostu stworzenia inteligentne, tak więc... No przykro mi. A, i teraz mroczni twórcy się pojawiają. I oni się mogą bronić. Albo mroczne stworzenia. Ale nie, to są chyba mroczni twórcy. A jeżeli źle coś pokićkałem, no to przepraszam najmocniej i w edycie po prostu się poprawię. Tekstem. O!
Gdzie ten frajer siedzi? No kurwa, tu przecież siedzi. A cały czas tutaj jestem. No co się kurwa głupio cieszysz, kurde? Co głupio kurde mordet cię cieszysz? Zaraz klapsa w dziąsło dostaniesz. O. Damn, got away. See you later, mechanator. Jack, this guy is falling. We took it to that robot goon and kicked his nuts and bolts. Errol got away, but we shut down his robot factory. That's good, but it is troubling to see what Errol is doing. I fear he may be trying to awaken that terrible dark ship before we can destroy it. Onan says the Precursors and Darkmakers have fought over worlds for as long as time has turned. It would not be the first time a planet was lost to those monsters. Well, it's not gonna be this planet. We've lasted this long. We've just gotta find a way to destroy that thing. The truth lies at the bottom of the catacombs. That's where I need to go. Oj! Nie to. Zdobyliśmy teraz upgrade do Peacemakera, czyli Mass Invader. No i też się dowiedzieliśmy od Onin, że ten Errol attacking the Monk Temple. He wants the secrets we have kept concerning the Dark Makers. Please hurry. If he learns what he sees, he can undo this world. Okej, mogę mówić? Chyba mogę mówić już. Dobra. Więc dowiedzieliśmy się od Onin, że ten, że Errol albo Cyber Errol spieprzył do pustyni, ponieważ tam się chowa i będzie chciał się dostać do świątyni. Oczywiście, że tak. A my co? My będziemy lecieli w pogoń za nim, ale to już nie w tej sesji, nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj zakończyliśmy w końcu akt drugi tej otóż gry. Akt trzeci jest najkrótszy ze wszystkich. Więc myślę, że następna sesja to już będzie wielki finał całej tej gry. Tak więc zakończymy sobie już w lipcu Jacka trójeczkę i być może jeszcze w lipcu pod koniec zaczniemy sobie Jacka X. A potem jakoś na jesień zaczniemy sobie ostatnią grę z serii pod nazwą Jackie Daxter Zaginiona Granica. Pozbieram sobie tutaj tylko trochę ammo. No, myślę, że to jest pula, która mnie zadowala, tak więc... Moi drodzy, mam nadzieję, że ta sesja wam się spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to poza subskrypcją wpadajcie na moje inne socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli tam wiecie, Facebook, grupa na Discord itd., itd. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę Let's Play. Widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Jack 3 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć. A ja idę korzystać z pogody, dlatego że jest piękna pogoda, 27 stopni Celsjusza, godzina 14:09, 13 lipca 2021. Tak, musiałem to powiedzieć. Siema!